Witam serdecznie wiadomości z Call of Duty z dnia 15 bieżącego miesiąca 2023 i tu jesteśmy na stronie, gdzie to jest w wersji angielskiej. Ja to przetłumaczam dzięki Google Tłumacz, a więc on to będzie czytał. Natomiast to chciałem pokazać, żeby nie było, że jestem gołosłowny, a mianowicie w linijce już na sam koniec tutaj mamy odesłanie teoretycznie do polskiej strony. I proszę bardzo, pięknie tutaj czołówka jest wypracowana, czyli coś w tym zakresie już robią, bo za pierwszym razem jak odparłem Call of Duty było to absurdalne, a pokazywało się co? No to patrzcie uważnie. Sorry. Czyli teoretycznie, praktycznie, fizycznie ta strona nadal jest w pracy. Dlatego pozwólcie, że dziękując wam za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Jestem mega wdzięczny za każdy jeden komentarz, każdą jedną łapkę. Przedstawię wam informację Call of Duty, ale w wersji właśnie takiej. Call of Duty znak zarejestrowania japońska seria Art, kolekcja MANGAKA inspirowana Modern Warfare znak zarejestrowania druga i Call of Duty znak zarejestrowania, ważony znak towarowy drugi 0 sezon 02 w sezonie 02 Call of Duty nawiązało współpracę z kilkoma artystami mangaki. Aby stworzyć grafikę inspirowaną wyspą Ashika, nowym operatorem Roninem i wszystkimi nowymi funkcjami, które zostaną wydane w ciągu sezonu. Sprawdź ich pracę i zdobądź darmowe grafiki i tapety w wysokiej rozdzielczości w tej ekskluzywnej funkcji. Funkcje ulepszonych wywiadów Intel. Funkcje grafiki ja wam przedstawię w slajdach. Natomiast lecimy sobie dalej. Sezon 02 przenosi operatorów Call of Duty znak zarejestrowania na brzeg wyspy Ashika, nowej mapy Call of Duty, Warzonet drugiej 0, której lokacja znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku w celu infiltracji Resurgence. Mini Royal i strefy zdemilitaryzowanej. Powrócił także japońsko-amerykański operator Ronin. Wydarzenie Path of the Ronin oparte na 7 cnotach Bushido oraz różnorodne treści inspirowane kulturą japońską. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w naszej prawie 20-letniej historii Call of Duty jest grą globalną. Oprócz pracy naszych programistów nowy sezon nie byłby możliwy bez naszych kolegów z regionu Azji i Pacyfiku oraz bez sieci mieszkańców wysp Activision z Azji i Pacyfiku, którzy odegrali kluczową rolę w upewnieniu się, że autentycznie reprezentujemy tę kulturę w naszej grze i poza nią. Dzięki tym niesamowitym jednostkom franczyza Call of Duty była w stanie współpracować z kilkoma znanymi artystami mangaki lub mangakami oraz ilustratorami z Japonii. Aby stworzyć naprawdę spektakularne ilustracje, które z przyjemnością udostępnimy w formie tapet na komputer lub urządzenie mobilne. Spotkajmy się i dowiedzmy więcej o talencie stojącym za niektórymi niesamowitymi grafikami, które widzieliście w tym sezonie. Ja przepraszam, że zwolniłem tempo, ale myślałem o Fortnite, w którym się w sumie nic nie dzieje, drodzy mili, tutaj wtrącę, bo te slajdy będą. Mianowicie, już przed 4 dni, wczoraj czytałem, to było przez 3 dni, dzisiaj już jest 4 dzień, kiedy Bob informuje nas, iż strona amerykańska dzieciaków poprzez proces sądowy precedens wygrali, odzyskują sumy rodzicę głównie za zakup bez porozumienia z opiekunami, czyli z rodzicami dzieciaki. Natomiast w Polsce mamy czekać dalej, co oznacza, że albo zostanie zamiecione pod dywan, albo może też polskie dzieci, które zostały wykorzystane do tych mikrozakupów, rodzice odzyskają koszty. To jest ładne parę miliardów, że tak powiem, polskich. Także jak nie milionów oczywiście. I jedziemy dalej w skalę.
Rokuro Saito powyżej, autoportret Rokuro Saito, a także szkic jednej z ich ostatnich prac. Mając kilka znaczących prac jako mangaka i ilustrator w grach i innych mediach, Rokuro Saito nie był pewien, czy Call of Duty ma właściwy numer, kiedy do nich dzwonili. Kiedy po raz pierwszy skontaktowano się ze mną, przez Call of Duty i zapytano, czy chciałbyś rysować, byłem naprawdę zaskoczony. Gdy oni zapytali, czy na pewno chcesz to zrobić ze mną, pomyślał również, czy na pewno pytasz właściwą osobę? Byłem bardzo zaskoczony. Wiedzieliśmy, że seria Call of Duty to jedna z najpopularniejszych gier na świecie, więc bardzo się denerwowaliśmy. Ale to był wielki zaszczyt, a chcieliśmy ukazać japońskie motywy i twardo walczące kobiety. Więc zebraliśmy się na odwagę i zdecydowaliśmy się przyjąć projekt. Doceniam również fakt, że ludzie z Activision chętnie nadzorowali surową i ukończoną pracę, mimo że musieli być zajęci. Co było dla mnie wspaniałym doświadczeniem, za które jestem głęboko wdzięczny. Seria Call of Duty to fascynująca gra z realistyczną rzeczywistością. Pomyślałem, że to bardzo ekscytujący projekt. Gdy usłyszałem, że ilustratorzy o różnych stylach i osobowościach wyrażają świat Call of Duty poprzez ilustracje w hołdzie. Sam z niecierpliwością czekam na pracę innych artystów. No proszę. Czyli Japończycy dostali niepowtarzalną sytuację, by swoją kulturę na mapie uwzględnić. Szkoda, że Fortnite nie był tak skromny i nie powiedział do końca, niż dzięki współpracy tym a tym rysownikom, dzięki tym, bo jedyny to filmik, to okej, było omawiane. Jeżeli chodzi o kulturę japońską, z kim się konsultowali, na jakim wzorze opierali się, nie ma. Jedynie co było o mieście neonowym. Wierzę, że Ronin, Nova i Rose, na których skupia się ten projekt, to popularni operatorzy, którzy pojawili się w poprzednich seriach, ale oczekuję, że ich nowe wdzięki zostaną odkryte dzięki indywidualności artystów. Jestem artystą mangi, więc pomyślałem, gdyby Call of Duty miało być serializowane jako japońska manga. Jak wyglądałaby ta trójka? Myślę, że to podejście jest unikalne dla tej ilustracji hołdu i mam nadzieję, że ci się spodoba. Oto, co Rokuro Saito miał do powiedzenia na temat procesu produkcyjnego, tym razem miejscem akcji jest wyspa Ashika, której znakiem rozpoznawczym jest wspaniały zamek z twierdzą. Co więcej, wyposażenie operatorów również zawierało motywy zbroi i było czerwone w stylu wataszków wojowników. Więc mój współpracownik Sakamaguro i ja skonsultowaliśmy się ze sobą i zdecydowaliśmy się odważnie użyć czerwieni na ilustracjach, aby wyrazić świat pracy. Szczególnie na pierwszej ilustracji pomyślałem, że kamuflaż będzie pasował do płaskości malarstwa w stylu japońskim, więc użyłem czerwonego kamuflażu jako akcentu. Kiedy w końcu zacząłem rysować, broń palna Nova i Rose była wyzwaniem. Mieszkając w Japonii, pistolety istniałyby tylko w grach i filmach, więc oglądałem ekrany gry Call of Duty i odwoływałem się do nich. Z drugiej strony znam się na japońskich mieczach, bo sam posiadam replikę i bez problemu udało mi się dokończyć broń Ronina. Pobierz pracę Rokuro Saito, klikając każdy obraz tutaj. Aha, więc proszę bardzo, czyli tutaj jegomość rysujący potwierdza, że Chiny czy Japonia jest krajem zamkniętym, aczkolwiek wątpię, czy by aby nie posiadali co niektórzy broń palną. Także wiecie, skromność przekazywania, przy pokazywania swojego kraju jako zdemilitaryzowanego, jeżeli chodzi o przysłowiowego Japończyka czy Chińczyka, to jest przeskromność pokazana. Tatsumi powyżej, szkic jednego z ostatnich dzieł Tatsumiego. Tatsumi, wielokrotnie nagradzany artysta, stworzył kilka dzieł sztuki,
które przedstawiają nowych operatorów i skórki z wyspy Ashika i sezonu 02. Tatsumi miał następujące uwagi na temat swojej pracy: dziękuję bardzo za możliwość zaproszenia mnie. Podobało mi się rysowanie tej ilustracji, splatanie ze sobą świata gry i moich ulubionych rzeczy. Pobierz pracę Tatsumiego, klikając każdy obraz tutaj. Dobrze, ja to podkreślam, że te prace można uzyskać na oficjalnej stronie Call of Duty, natomiast ja je pokazuję w live'ach. Także tutaj jest pięknie pokazana współpraca, czy taki problem jest dla Fortnite'a wziąć rysownika, który rysuje u nich i czy, nie wiem, bo przecież znając życie, dane szczegóły, tak jak Katana, która występuje w obydwu grach, jak i w Call of Duty, tak i tutaj, z tym, że Kataną my tutaj nie gramy w Call of Duty, wielkie przepraszam. Kazuno Yuikawa powyżej, trwająca wersja robocza ostatecznych prac Kazuno Yuikawy. Ilustrator i rysownik mangi, Kazuno Yuikawa, tak powiedział o swoim zaangażowaniu w naszą współpracę z mangaką. Tytuł Call of Duty znam od dawna, więc jestem zaszczycony, że mogę być zaangażowany w ten projekt. Pobierz pracę Yuikawy, klikając każdy obraz tutaj. No i dobrze, i to jest, jeszcze raz podkreślam, skórki, bo tu też, owszem, są nadmienione skórki, które dzięki temu twórcy były, skoczyły w tym sezonie drugim, ale my w Fortnite też mamy głównie skórki. Czemu o części mapy nowej było multum wiedzy, a o części, gdzie jest kultura chińsko-japońska, czyli wschodzącego słońca, jakbym to rzekł, kwitnąca wiśnia, to jest przepiękny krajobraz, tam naprawdę się chce człowiekowi grać. Mi już obrzydło sezon zimowy, sezon wiosenno-letni, w sensie jesieni, czyli wrzesień, październik. Ta sceneria mi się znudziła. Tak jak w Call of Duty znudziło mi się już ten sam pejzaż kraju muzułmańskiego, więc wlepienie kawałka historii chińsko czy japońskiej, pozwolicie, że tak to będę wyrażał, jest czymś odmiennym i to jest bodajże jedyna zmiana Call of Duty, ale jednak jest i to o tej aktualizacji już wcześniej wam pokazywałem, ja się nie będę rozgadywał, poza takimi nowościami, co chciałbym wam wtrącić na zakończenie, a mianowicie może o panu Kaczyńskim nie będziemy nic mówić, ale o słowach pana naszego prezydenta, chyba to są jedyne szczere słowa wypowiedziane od tego pana. Andrzej Duda skierował piękne, wzruszające słowa do Dawida Kubackiego, który przeżywa osobisty dramat w związku z hospitalizacją, czyli leczeniem swojej żony Marty. Od lat jest pana dla Polski. Od lat jest pan dla Polski i dla nas zawsze niezawodnie jesteśmy z panem, napisał prezydent na Twitterze. Prezydent Andrzej Duda wiele razy pojawiał się na konkursach, pucharach świata, w skokach narciarskich, nie tylko w Polsce. Jest zawodnikiem wtedy, gdy odnoszą sukcesy, składając im gratulacje i przyjmując w pałacu prezydenckim, ale nie zapomina o nich także w dramatycznych chwilach, a taką właśnie przeżywa jeden z liderów kadry, Dawid Kubacki. Ja szczerze mówiąc współczuję jego mościowi i jestem mega sercem za nim, aby jego żona powróciła do zdrowia jak najszybciej
i aby nie były potrzebne wielkie pieniądze, aby stanęła na równe nogi, ciesząc się życiem. Będę się za nią przy końcu dnia, a właściwie zakończeniu dnia modlił, aby weszła w życie z radością, z powrotem i ciesząc się z nim, czyli z mężem, panem Dawidem Kubackim. Także ja pozdrawiam was serdecznie, kłaniam się z tej strony, Marek Puma 777, jednocześnie zapraszając, bo dziś wtorek, na live'a na Twitchu 17.30, mam nadzieję, że się wyrobią. Hej, hej, Tiger Puma, nie Marek Puma 77. Marek Puma 77 będzie tylko w piątki z live'ów. Na razie tyle mogę wam obiecać. Dziękuję wam, kochanym widzom, za subskrypcję, łapki, komentarz i polecanie. Przypominam, że również odwiedzam nagrywających, a widzom mega wdzięczny jestem za poświęcony czas, ogółem mówiąc.